Noc Muzeów w Żyrardowie odbywa się u nas w muzeum po raz czwarty. Prezentujemy wystawę w fotografii pana Karola Grabowskiego Nieznane oblicza Żyrardowa. Są to 72 fotografie z przełomu lat 70. i 80. Żyrardów z tamtego okresu zatrzymany w kadrze. Przepiękne zdjęcia pokazujące miasto, którego tak naprawdę już nie ma, ale które pamiętamy, więc niezwykle ciekawe. To są często zdjęcia, które przypominają naszą młodość, nasze dzieciństwo. Bardzo dobrze nam się kojarzą, czyli taka sentymentalna podróż do Żyrardowa z tamtych lat. Kolejna rzecz to Żyrardów na Starej Pocztówce. Na Galerii Muzeum Mazowsza Zachodniego na górze można obejrzeć przepiękne pocztówki pokazujące miasto gdzieś mniej więcej od 1898 roku, niemalże do współczesności, czyli taki przekrój przez Żyrardów. Myślę, że te dwie ekspozycje się bardzo fajnie ze sobą komponują. Kolejna sprawa to o godzinie 20 w muzeum odbył się konkurs Kocham Żyrardów, konkurs Wiedzy o Żyrardowie z przymrużeniem oka. Ten konkurs też ma już swoją tradycję, jest lubiany przez odwiedzających muzeum w Noc Muzeów. Także wypadł bardzo ciekawie i bardzo fajnie. Natomiast ostatni punkt programu w Noc Muzeów to pokaz filmu Strajk Szpularek. Właśnie w tej chwili trwa. Film niezwykle ciekawy i interesujący. Też są tam osoby, które z zaciekawieniem ten film oglądają. Także zapraszamy serdecznie do Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Przebytych, ile ścieżek przedeptanych.